Dzień dobry! Tak wygląda nasz samochód. Troszkę załadowany, ale dzisiaj jest ten dzień. Ten dzień, w którym opuszczamy Sydney. Na zawsze, mam nadzieję. Baja bongo, hej! Baja bongo, hej! Kto wie, może jeszcze się... Baja bongo, ale 1000 kilometrów trzeba zrobić. Kolejne 1000 kilometrów. Już trzecie 1000 kilometrów. Opuszczamy Sydney. Nie wiem, mamy nadzieję, że na stałe, ale to się wszystko okaże w praniu. A tymczasem jest to nasza... Co nasza? Podróż. Podróż 10... Hobbita, w tom i z powrotem. A nie, to jak trakiem jechaliśmy, to było w tom i z powrotem. No, dzisiaj mamy tak załadowane auto i wyruszamy. Gaz, 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 wciskam go dechy, gaz, 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 słychać syreny. Dobra, no, to my sobie jedziemy. Suchar codzienny zaliczony. Tak. Tak a propos, to byliśmy 2 dni temu w Brisbane. W Brisbane byliśmy 2 dni temu z trakiem, zawieźliśmy nasze wszystkie rzeczy. Rzuciliśmy je tylko do garażu i wróciliśmy z powrotem do Sydney. Przespaliśmy się jedną noc i teraz znowu wracamy do Brisbane. Ale już nie samolotem. Nie samolotem. Trzeba jechać. O, wszystko spada. Dzwoni, brzęczy, tłucze się. Tłucze się, no. No i tyle, i odezwiemy się do was z drogi. Pa! Przejechaliśmy parę kilometrów i już pierwszy postój na kawusie. Bo coś nam się kawy zechciało. No, powiem wam, że jestem bardzo podekscytowana. Sorry, jestem bez make-upu, bez niczego. Jesteśmy bardzo podekscytowani, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak nam się w ogóle tam życie ułoży, czy nam się będzie podobało i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Na pewno będziemy was informowali na bieżąco. Mam taką nadzieję, że będę miała więcej czasu i jakby energii, motywacji do tego, żeby nagrywać dla was filmiki. Ale zobaczymy, jak to będzie. Także, no jesteśmy już po pierwszym stopie. Przypominam, że nagrywaliśmy 2 kilometry wcześniej. Tak, mówię, że po pierwszym stopie, a przed nami jeszcze tysiąc dużo kilometrów. Stopów. To no. Siku, kupę. Siku, to piciu, tamto. Jeść. No, ale mówię, że zobaczymy, jak to będzie, że jesteśmy trochę tacy podekscytowani, nie? Nie? Ciekawa, jeszcze zanim pierwszy raz jechałam tą drogą, to tak naprawdę nie wiedziałam, jak wygląda. Nie? Wydawało się, że będą jakieś, nie wiem, będziemy mijali, nie wiadomo co, jak to będzie wyglądało. Wodotryski, jak to nazywamy. A to tak się całe 12 godzin się jedzie tak, o. Albo tak, albo autostradą, albo tak, albo autostradą, albo roboty drogowe, jak w Polsce. Tak wyglądają obrzeża Australii. No, i tak właśnie nam mija czas, tak sobie... Właśnie nam nie mija, no! Tak sobie jedziemy, poduszki, nie poduszki. Już jedziemy którą godzinę? Czekaj. 9, 6, 7, 8. 8 godzin. Już jedziemy. A jeszcze ze 4 nam zostały. Nie, 3. No, W teorii 3. W teorii 3, ale później będą zwężenia i... Woda.
wczoraj nie nagrywaliśmy nic, bo już wróciliśmy późno, a taki będzie nas budził widok codziennie przez jakiś czas. W końcu zero bloków, samochodów wokół, gdzie można wyjść i po prostu sobie pooddychać. Także cześć. Ojejku, jak ja wyglądam. Przepraszam was, ale dosłownie po tych wszystkich jazdach jesteśmy tak wykończeni, ale tak szczęśliwi, naprawdę. Ptaszki, słychać ptaszki. Ja już wypiłam herbatkę. P jeszcze śpi, bo zmęczony. Zaraz będziemy się zbierać i jakieś śniadanie organizować. Chciałam kupę do rozpakowywania, ale zobaczcie na ten widok. I już w ogóle słońce widać, gdzieś tam wschodzi dopiero. Już zmykam, bo rano jest chłodno. Dzień dobry. Ja się już witam. Zarządca zarządza. Jedziemy do Ikei po ostatnie jakieś graty, później na zakupy żywieniowe, bo coś jeść trzeba. Nie bo nic nie mamy. Nie będziemy mymlać frędzelków z dywana. Dywanu. No i tyle. I później... A jak pierwsza noc? Była. Zimno. No, zimno. Obudziliśmy się i było tak zimno. Nieprzyzwyczajeni jesteśmy do... No bo w domku. Bloku to zawsze to tam cieple, bo to na ogonach, że ja w domku to nie. I zimno było bardzo. A teraz jest ciepło, nie? Więc wyszliśmy, jest słoneczko, świeci. O, mamy Banningsa. Będziemy jechali później do niego po jakiś tam... po te takie... pod drzwi. No. Tyle, jest teraz godzina 8:30, nie mogliśmy za bardzo spać. Idziemy! Gdzie ja powinienem zjechać? Czy dalej jechać? To był jakiś parking. Na razie się uczymy się drogi, uczymy się sklepu. Ale jak każdy mężczyzna gardzę nawigacją, a później tylko szukamy jak trafić do domu. No. No dobra, no to do później. I co? Dojechaliśmy bez nawigacji, ale mamy brudną szybę po wczorajszej jeździe. Dużo ofiar śmiertelnych na tej szybie. No. Idziemy do sklepu, ale brudna ta szyba. Zobaczcie. No i... Idziemy do sklepu coś zjeść w Szamacie. Jesteśmy już w centrum handlowym, które jest jeszcze chyba zamknięte, bo nie ma nikogo. A co nakupić? Dzisiaj, nie? Poniedziałek. Może jakieś święto narodowe. O, jak pachnie jedzeniem. I tak to wygląda. I szukamy teraz Subwaya. Mam ochotę na Subwaya. Teraz przyszedł czas na Subwaya. Będziemy jedli Subwaya. I czekamy na kawkę. I tak to wygląda. O! No już jesteśmy w domu. Mieliśmy jechać tylko na chwilę. Zajęło nam to 5 godzin. 5 godzin! Bo nie wiemy gdzie, tam jest cały syf za nami. Także bierzemy się teraz za powolne rozpakowywanie. Ja jeszcze zamierzam ugotować dzisiaj rosół. Bo mi się chce bardzo rosołu po tych paru dniach takiego, wiecie, pędu i nie robienia żadnego normalnego obiadu, to mi się chce po prostu zwykłego rosołu. Muszę wam pokazać, po prostu uwielbiam ten widok na razie. Może to są tylko drzewa. Na niektórych to może nic, ale dla mnie to jest po prostu po życiu w takim ciągłym biegu, hałasie, huku, autach. To jest po prostu coś, aż normalnie mam łzy w oczach. Tak się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę. Junkersa. I co, fajnie? Fantastycznie. No. Mówię wam, to jest pierwszy dzień, ale jesteśmy tak zadowoleni. Naprawdę, to jest tak duża zmiana dla nas. To jest olbrzymia zmiana, ale warto było chyba. Teraz trzymajcie kciuki, żebym ja pracę znalazła. No. Paweł już ma pracę, ja jeszcze nie. Ale to nic, wszystko powolutku się znajdzie. Dobra, słoneczko wychodzi,
A ja idę robić obiadek. Najpierw muszę doszukać się do garów, bo nie wiem, gdzie są i moje przyprawy, i garnki, i wszystko. No, dobra. Pa! A może wiecie co, może się już z wami teraz pożegnam, bo myślę, że już będę gotowała i... Co? Właśnie coś urwałem. Już? Na co? Dopiero się wprowadzę. Będę czekał na zaproszenie? No, jak zawsze, idziemy zobaczyć, co urwałeś. Nie, nic, żartuję, tylko że było śmiesznie do internetu. Nie, znalazłem kersa, przynajmniej wiemy, że mamy ogrzewanie gazowe i będzie taniej. O! Dobra, a tym chyba czasem się pożegnamy już, co? Tymczasem tak jest. A no to chodź do mnie. A. Pożegnamy się, bo idziemy robić rzeczy. No czemu je wiesz, obcina? No to trzymaj to do góry, ja nie mam takiego. Ja mam takie kukuryku. Może jak cię obetnę. Pa!